miałam próbę, miała młodzież tutaj uwielbienia i tak sobie pomyślałam w sercu, Boże, jak oni pięknie śpiewają, a ja to tylko tak sobie, no po swojemu, amatorsko. Ale później sobie uświadomiłam, że Panu Bogu każda pieśń płynąca z głębokości serca, szczera pieśń, zawsze się podoba i bez względu na to, co człowiek sobie myśli o swoim głosie czy umiejętnościach śpiewania, jeżeli to jest z takiego szczerego serca, wtedy Pan Bóg bierze sobie z tego chwałę. Bóg jest wielki, Bóg jest mocny i na zawsze miłujący, jest cierpliwy, dobrotliwy i zawsze sprawiedliwy. Chwalmy Go, chwalmy Go, Jego chwałę głośmy wszędzie. Chwalmy Go, chwalmy Go, zaśpiewajmy Bogu pieśń. Niech Mu śpiewa cała ziemia, zaśpiewajmy Bogu pieśń. Chwalmy Go, chwalmy Go, Jego chwałę głośmy wszędzie. Chwalmy Go, chwalmy Go i oddajmy Bogu cześć. Dawno nie śpiewałam przed taką wielką publicznością, ale słuchajcie, Pan Bóg jest wielki, Pan Bóg jest wierny i chcę Wam o tym dzisiaj opowiedzieć, ale przedtem chciałabym Was wszystkim prosić, abyście tak wyciszyli się, chcieli posłuchać, co Pan Bóg chce Wam powiedzieć przez to, co tutaj będzie przekazywane. Spróbujmy uczynić to w tej pieśni. Płyną obłoki po niebie, wiatr listkami kołysze, a ja wciąż tęsknię za Tobą i zapadam się w ciszę. Cisza ta, cisza ta jest mą modlitwą w ciszy tej, w ciszy tej. Pan jest przy mnie blisko. W tej ciszy słyszę, jak mówię, cisza ta,
lecz nie wiem, jak długo jeszcze będzie trwać moja pielgrzymka. Z ufnością idę przez życie, wierząc, że przy mnie jest Twórca. Cisza ta, cisza ta, cisza ta, jest tą modlitwą ciszy tej, w ciszy tej Pan jest przy nas blisko. Od 3 lat z całą rodziną chodziliśmy do kościoła co niedziela. Najpierw na szkółki niedzielne, później na spotkania młodzieżowe. Wokół mnie otaczali mnie ludzie, którzy naprawdę byli blisko Pana Boga. Ale oni, wiecie, wydawali mi się tacy nudni, mało ciekawi. Ja jako nastoletnia dziewczyna chciałam się bawić, używać życia. I wybrałam świat. Świat ze wszystkimi swoimi rozrywkami. To mnie bawiło, to mnie kręciło i to się dla mnie liczyło. Ale wiecie, dokąd mnie zaprowadził ten świat? Do próby samobójczej. Co czuje niedoszły samobójca, kiedy budzi się w szpitalu? Wiecie, najpierw to była niesamowita złość. Później wstyd. Ale kiedy sobie tak dłużej poleżałam na tym łóżku szpitalnym, poczułam także i strach. Zrozumiałam, co tak naprawdę chciałam zrobić. I wiedziałam, że przede wszystkim przeprosić muszę Pana Boga za to, co zrobiłam. Prosto ze szpitala pojechałam do kościoła. Uklękłam i wierzcie mi, bardzo chciałam przeprosić Pana Boga, ale nie byłam w stanie, nie było w stanie przejść nawet to zwykłe przepraszam przez moje usta. Z wielkim strachem wróciłam do domu. Wiedziałam, że bardzo, bardzo zraniłam swoich rodziców. Ale kiedy weszłam do domu, nie usłyszałam żadnej wymówki, żadnej kłótni nie było. Wręcz przeciwnie, moja mama powiedziała mi, że mnie kocha. Wszystko to, co tylko usłyszałam, to było powiedziane: kocham Cię. Została okazana mi miłość. Chciano mi pomóc, ale wiecie, ja, zbuntowana nastolatka, stwierdziłam, że sobie sama dam radę. I poszukałam miłości poza domem. I znalazłam. Słuchajcie, jak ja się zakochałam, mówią to, że zakochała się po uszy. Tak też to było. Wszystko bym dla swojego chłopaka zrobiła. Nie było rzeczy niemożliwej, której bym dla niego nie zrobiła. Pan Bóg? A Pan Bóg, po co Pan Bóg? Pan Bóg mi nie był wtedy w ogóle potrzebny. Miałam miłość i to się liczyło. Ale jak bardzo się myliłam, przekonałam się szybko. Kiedy zaszłam w ciążę, mój chłopak mnie zostawił. Ale nie zostawiła mnie moja rodzina. Razem ze mną płakali i przeżywali mój ból. Wiecie, dopiero niedawno moja mama mi powiedziała, jak bardzo się wtedy o mnie modliła. Ile łez przelała, modląc się do Pana Boga o mnie. Czy modlicie się o swoje dzieci? Czy modlicie się o swoich mężów, swoje żony, swoje wnuki? Módlcie się
warto. Moja mama o mnie się modliła. I właśnie wtedy przyszedł ten wspaniały dzień w moim życiu, kiedy zrozumiałam, że jest ktoś, kto kocha mnie tak bardzo, że umarł za mnie na krzyżu Golgoty. Że nigdy mnie nie zostawi, nigdy mnie nie porzuci, nigdy mnie nie odtrąci. On zawsze będzie blisko i zawsze będzie mnie kochał, bez względu na okoliczności. I przekonałam się o tym szybko. Oddałam swoje życie Jezusowi. Powierzyłam Mu się bez reszty. Poprosiłam Go, aby mnie prowadził. I wiecie, co się dzieje? Spotykam się ze swoim chłopakiem. Godzimy się, bierzemy ślub. Rodzi nam się zdrowy syn. Większość z Was na pewno zna to uczucie, kiedy do rodziny wkracza nowe, małe, zdrowe życie. Sama radość. Byłam tak bardzo szczęśliwa. Miałam u boku wspaniałego męża, zdrowe dziecko, które się zdrowo rozwijało, ale przede wszystkim Jezusa, który mnie prowadził i wspierał. Byłam naprawdę szczęśliwa. Ale ponieważ mi tak fajnie było, zaczęłam zapominać o modlitwie i o czytaniu Słowa Bożego. Zaczęłam zapominać o Panu Bogu. I nagle mój mąż musi iść do wojska. Mieszkaliśmy w domu u teściów. Rozchorowała się też i teściowa. Wszystkie obowiązki spadły na mnie. Zaszłam w ciążę z drugim synem. I powiem Wam, że było mi bardzo ciężko. Były to lata 80. Większość z Was pamięta ten czas, jak było trudno. Jak trwoga, to do Pana Boga. Tak było i ze mną. Przeprosiłam Go i poprosiłam Pana, aby mi wybaczył i aby mi pomógł. Wiecie, wtedy 2-letnia była służba wojskowa, a mój mąż po roku wrócił do cywila. Otrzymaliśmy rozpoczętą budowę w Istebnej. W ciągu roku wprowadziliśmy się do swojego domu. Ale mieli szczęście. No po prostu im się fuksło. Były to przecież lata 80. Trudno było o jakikolwiek materiał budowlany. A myśmy się do roku wprowadzili do swojego domu. Po prostu Pan Bóg nam błogosławił. Pan Bóg był dobry, okazywał nam swoje błogosławieństwo. Mogłabym wymieniać, tutaj siedzieć i opowiadać, ile wspaniałych rzeczy było związanych z naszym remontem. Ile cudów się dokonało. W ciągu roku wprowadziliśmy się do swojego domu. Wiecie, ile ja Panu Bogu wtedy naobiecywałam? Ile są warte nasze obietnice? Ile z tego, co my obiecujemy, już nie mówię swoim bliskim, ale Panu Bogu, ile z tego zdołamy dotrzymać? Ja nie dotrzymałam. Po raz kolejny zawiodłam Pana Boga i to na całej linii. Nowe środowisko, nowe otoczenie. No i musicie zrobić parapetówę. No bo inaczej ta chałupa Wam się rozleci. I tak słuchajcie, jedna imprezka, druga imprezka i bardzo oddaliliśmy się od Pana Boga. Wszystko to, co tak bardzo kochałam, dzieci, męża, swój dom, wszystko poszło w odstawkę. Liczyła się tylko impreza, alkohol, towarzystwo, papierosy, a za tym wszystkim poszły i zdrady. Upadłam bardzo nisko. Co musiało się wydarzyć, żebym się opamiętała? Choroba. Kiedy się rozchorowałam, ci niby przyjaciele gdzieś nagle się pogubili.
Wylądowałam w szpitalu. Później mój stan się pogarszał. Przewieziono mnie na klinikę do Katowic. Kiedy troszeczkę mnie podreperowano, pozwolono mi pojechać na przepustkę do domu na święta. Ale wiecie, mój stan się ponownie pogarszał i musiałam szybko wracać z powrotem na klinikę. I kiedy tak żegnałam się ze swoimi dziećmi, myślałam już, że już po raz ostatni je trzymam w swoich ramionach, że już więcej do tego domu nie wrócę, że to, co tak kochałam, nagle zostanie mi zabrane, że zostanie zabrane mi moje życie. I wiecie, tuliłam te swoje dzieci, nie umiałam się od nich oderwać. I wtedy tak westchnęłam do Pana Boga. Panie Boże, nie wiem, dlaczego tak się stało, że tak nisko upadłam, że zapomniałam o Tobie, ale Ty widzisz moje serce. Ty mnie doskonale znasz i wiesz, jak bardzo żałuję tego. Proszę Cię, pomóż mi wrócić do tego domu. Pozwól mi wychować swoje dzieci, patrzeć, jak rosną. Pozwól mi, Panie. To było ciche westchnienie do Boga. Każdy dzień, leżąc na łóżku na klinice, modliłam się i prosiłam Pana Boga, aby mi wybaczył, aby mi pozwolił się pozbierać, aby pozwolił mi wrócić do domu i kochać swoje dzieci, swoją rodzinę, ale przede wszystkim naprawić swoje błędy. Pół roku trwała moja choroba. Przez pół roku zmagałam się z różnymi dolegliwościami. Ale wiecie, Pan Bóg jest wierny. Tak było dużo mówione tutaj o wierności. Śpiewaliśmy nawet pieśń. Pan Bóg jest wierny, zawsze jest wierny. On nigdy nie zostawi serca skruszonego. On kocha tak bardzo. Pozwolił mi wrócić do domu, ale spójrzcie. Ja go prosiłam, żeby wychować swoje dzieci, a ja patrzę, jak rosną moje wnuki. Jaki Pan Bóg jest wspaniały. On daje daleko więcej, niż oczekujemy, niż pragniemy, niż możemy się spodziewać. Wiecie, i to jest coś wspaniałego. Każdy dzień go proszę, aby trzymał mocno moją rękę. I od tego czasu, od tej modlitwy minęło już bardzo dużo czasu. Ale przekonuję się codziennie, jaki Pan Bóg jest wspaniały. Nasze małżeństwo zostało odbudowane. Mój mąż przyjął Pana po ponad 20 latach modlitwy o Niego. Słuchajcie, wszystko jest u Pana Boga możliwe. I to jest wspaniałe. Nigdy, nigdy nie mówcie, że nie ma nic możliwego, że jest coś niemożliwego w waszym życiu. Jeżeli powierzymy Panu Bogu ze szczerym sercem i z wiarą, Pan Bóg odpowiada. Jestem Mu bardzo wdzięczna. I teraz z perspektywy tych wszystkich lat, kiedy się tak zastanowimy, kim byśmy byli, gdyby nie Jego śmierć, gdyby nie śmierć Jezusa, gdyby nie Jego krew, kim byśmy byli? Gdyby nie Ty, byłabym na samym dnie. Gdyby nie Ty, nie miałabym sił, by żyć. Gdyby nie Ty, byłabym nikim dziś. Gdyby nie Ty, Jezu, i Twój krzyż. Twój krzyż, Twa krew i ja u Twych stóp klęcząca i wiara w to, że Twoja śmierć otwiera życia
wiecznego wrota. Twój krzyż, twa krew i ja u twych stóp klęcząca i wiara w to, że twoja śmierć otwiera życia wiecznego wrota. Gdyby nie ty, w grzechu utonąłby świat. Gdyby nie ty, w sercu mym był tylko jad. Gdyby nie ty, byłyby tylko łzy. Gdyby nie ty, Jezu, i twój krzyż. Wiecznego wrota. Twój krzyż, twa krew i ja u twych stóp klęcząca i wiara w to, że twoja śmierć otwiera życia wiecznego wrota. Gdyby nie ty, pisałam pieśni od bardzo dawna, ale wiecie, wszystkie utwory lądowały w szufladzie. Kiedy zaczęto mnie namawiać, żebym wyszła z ukrycia i zaczęła śpiewać, powierzyłam tę sprawę Panu Bogu w modlitwie i nie musiałam długo czekać na odpowiedź. Jeszcze tej samej nocy śniło mi się, że śpiewam pieśń dla licznej publiczności. A co więcej, kiedy się obudziłam, pamiętałam nawet refren tej pieśni, którą śpiewałam w śnie. Stał on się moim takim życiowym mottem. Przytoczę wam go. A ty, Boże, dotykaj mnie swym Duchem Świętym, bym nie była w swoim życiu osobą przegraną. Na podstawie tych słów napisałam pieśń. Zaśpiewam wam ją. Stała się ona też tytułową pieśnią mojej płyty, którą nagrałam. Ale przedtem, nim ją zaśpiewam, chciałabym wam wszystkim życzyć, żeby na mecie swojego życia mogliście wszyscy powiedzieć: nie jestem osobą przegraną, jestem zwycięzcą. Gdzie mnie zaprowadzi ten nadęty świat? Dokąd dojdę, idąc drogą pełną zdrad? Jaki cel osiągnę, jaki znajdę dom, jeśli pójdę tam, gdzie triumfuje zło, gdzie triumfuje zło? Nie przegrałam jeszcze życia, jeszcze we mnie siły dość, żeby upaść na kolana i zawołać: Boże, broń, obroń mnie przed pokuświatem, obroń mnie przed samą sobą. Obroń mnie, bądź dla mnie tarczą, bądź mi siłą i ostoją. Nie przegrałam jeszcze życia, jeszcze we mnie siły dość, żeby upaść na kolana i zawołać: Boże, broń, obroń mnie przed pokuświatem, obroń mnie przed samą sobą. Obroń mnie, bądź dla mnie tarczą, bądź mi siłą i ostoją. Nie gniewaj się na mnie, proszę Boże mów. Nie chciałam cię zranić, lecz zrobiłam to. Wiem, że mi wybaczysz, bo ty kochasz mnie. Chcę iść drogą twą, uchwyć mocno mą dłoń, uchwyć mocno mą dłoń. Nie przegrałam jeszcze życia, jeszcze
we mnie siły dość, żeby upaść na kolana i zawołać: Boże, broń. Obroń mnie przed pokuświatem, obroń mnie przed samą sobą. Obroń mnie, bądź dla mnie tarczą, bądź mi siłą i ostoją. Nie przegrałam jeszcze życia, jeszcze we mnie siły dość, żeby upaść na kolana i zawołać: Boże, broń. Obroń mnie przed pokuświatem, obroń mnie przed samą sobą. Obroń mnie, bądź dla mnie tarczą, bądź mi siłą i ostoją. Bądź mi siłą i ostoją. Chwała Panu. Dziękuję.